Minister Kopeć stał na czele delegacji rządowej, premier, wicepremierem wtedy był. Żabiński reprezentował Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Żabiński nas bardzo namawiał na przyjęcie jako integralną częścią porozumienia Strzemskich jest porozumienie szczecińskie. I wtedy poprosiłem o przerwę, no i tam żeśmy dyskutowali w tym pomieszczeniu, w którym my tam żeśmy w czasie przerwy siedzieliśmy. I nawet nam to jakby nie przeszkadzało, czy to jest porozumienie szczecińskie, którego w ogóle nie znaliśmy. Postulaty gdańskie już żeśmy znali, bo to jakby nie miało znaczenia. My walczyliśmy o swoje, ale pamiętam wtedy Jarek Sienkiewicz, który później no, odszedł z Solidarności, powiedział, panowie, jeżeli przyjmujemy porozumienie gdańskie jako integralne, to co będziemy tam jakieś szczecińskie brać? No i tak żeśmy stanęli na stanowisku, że jednak ten zapis dotyczący porozumień gdańskich jest integralną częścią porozumienia Strzemskich. I to myślę, że mądrość tego zapisu, czy te porozumienia Strzemskie o tyle mają tą dużą wartość, bo to spowodowało, że kiedy w późniejszym czasie była sprawa dotycząca rejestracji Związku Zawodowego Solidarność, to Gdańsk bardzo mocno upierał się przy tym, żeby to dotyczyło, tak jak jest w porozumieniach gdańskich, tylko terenu Gdańska i Wybrzeża, tak jak oni mieli to w tym. Jakby się działacze wolnych związków zawodowych obawiali takiej rzeczy, że nie dadzą rady ogarnąć z całej Polski, jak to będzie jeden wielki związek zawodowy. I rzeczywiście te przepychanki przed rejestracją były bardzo, do samego końca bardzo mocne. Pamiętam, że wtedy Jan Olszewski albo profesor Chrzanowski, ja już nie pamiętam, któryś z tych autorów statutu Solidarności, ale chyba chodziło o Jana Olszewskiego, jakby wskazał pewną rzecz, bo władze też jakby się upierały przy tym, żeby rejestrować, nas też usilnie namawiano, żebyśmy my zarejestrowali to, co zrobiła Huta Katowice. Oni mieli swoje porozumienie branżowe i oni się pierwsi zarejestrowali w sądzie w Warszawie jako związek zawodowy niezależny tam, prawda, Huty Katowice. Z tego się później szybko wycofali. Nas też naciskano, żebyśmy przyjęli nazwę Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Górników i Polski Południowej. Oczywiście tutaj był od samego początku ostry sprzeciw, nie chcieliśmy na to iść, ale kiedy Aleksander Zawadzki jakby prawnie, bo on tam wydał, bo to była decyzja wtedy Przewodniczącego Rady Państwa o rejestracji, bo to władze musiały wydać ten, kiedy Jan Olszewski powiedział, że integralną częścią porozumień gdańskich, jastrzębskich jest porozumienie gdańskie, to jakby rozszerza ten problem rejestracji związków na cały kraj. No, o tym się teraz tak nie mówi, ale to rzeczywiście był ten element, który jakby przeważył, że nie było jakby przeszkód, żeby Związek Zawodowy Solidarność był zarejestrowany jako jedna organizacja w całym kraju i tak to się później potoczyło. To mniej więcej tak w skrócie powiedziałem, jak ten strajk wyglądał. Ta moja przygoda w tamtym okresie właśnie ze strajkami, wejście w strajk. Natomiast chcę zaznaczyć, że nigdy nie byłem jakimś politykiem czy działaczem podziemia, czy oczywiście do partii nie należałem, partii nie lubiłem, miałem swoje spojrzenie na różne sprawy. Natomiast jedna rzecz tam taka cechowała to porozumienie Strzemskie, że trzeba było w porozumieniach zapisać, żeby traktować ludzi godnie, prawda? Czyli traktować jak ludzi, a nie no, zwierzęta, to można sobie wyobrazić, jak byli górnicy traktowani, żeby trzeba było w porozumieniach, prawda, zawierać zapis o godności pracy górnika, prawda, na to warto zwrócić uwagę. Później na podstawie tych porozumień gdańskich, znaczy jastrzębskich, został utworzony MKR, czyli Międzyzakładowa Komisja Robotnicza. Zapis jeszcze mówił to w porozumieniu, że tych zakładów pracy, które protestowały, a nie są obecne na kopalni Manifest Lipcowy,
czyli generalnie tam, gdzie się odbywały te negocjacje, ale strajkują. I ewentualnie te, które popierają właśnie, bo to jest takie też charakterystyczne, popierają strajk, automatycznie są jakby sygnatariuszami porozumienia Jastrzębskiego. Czyli jak tam jest 56 zakładów, które podpisały porozumienie, nie wszystkie może kopalnie, bo tam jest chyba 26 kopalń, czy może tak sobie przypominam, to każdy inny zakład, czy komisja zakładowa, która wtedy zgłaszała się do MKR Jastrzębie, jest automatycznie bez protestu można było zakładać struktury związkowe i tak pomalutku ten związek nas się powiększał i rozszerzał.